Co tak ciągnie, że co roku, jak przychodzi sierpień, to się pakuje człowiek i rusza? Mnie osobiście taka specyficzna atmosfera, która panuje tu na Pierzynce. Agnieszka Furtacz z Sosnowca. Można spotkać ludzi, no, ludzi, którzy znajdują jakiś sens w modlitwie, w wędrówce, w szukaniu czegoś w życiu. Myślę, że każdy idzie z jakąś konkretną prośbą, albo z jakąś sprawą, z czymś, co zawierza Panu Bogu i chce to złożyć przed tron Matki Bożej. Największy problem na pielgrzymce? Teraz chyba pogoda, bardzo jest gorąco, bardzo. Nie, myślę, że nie ma jakichś takich problemów większych. Każdy się nastawia na tym, że nie jest to czas wygody, tylko jakiegoś trudu i tyle. Tylko zróbmy tak, żeby się trochę przemieni. Ci, co szli na końcu, niech idą w środek, dobra? Albo na początek. Michał Mróz, parafia Maksymiliana Kolbe w Dąbrowie Górniczej. Który raz na pielgrzymce? Pierwszy. Dziewczyna namówiła, bardzo chciałem iść, więc właśnie po rekolekcjach mieliśmy czas, to poszliśmy. Jakie rekolekcje? Ze Wspólnoty Przymierza Rodzin Mamre. Były rekolekcje ewangelizacyjne w Wesołej koło Warszawy. Jakie wrażenia po pierwszych kilometrach? O, fajnie, świetnie. Myślałem, że pewnie jakieś będą odciski i tak dalej, a tu nic się nie odzywa. Fajnie, bo śpiewamy i są też konferencje. Nie jest tak, że cały czas tylko jest tak monotonnie śpiewamy albo idziemy, tylko Słowo Boże jest, towarzyszy tej pielgrzymce. Jest dużo młodzieży, bo nasza grupa to jest studencka, więc praktycznie sama młodzież. Radością Pan radością chce śpiewać Tobą, Pan radością ma. Ksiądz Marek Tulejski, kierownik pielgrzymki. 1100 pielgrzymów, 14 grup. W tym roku bardzo się cieszymy, zwłaszcza z jednej nowej grupy. Jest to grupa akademicka, Duszpasterstwo Akademickie z Sosnowca. Zorganizowało, zwłaszcza pod przewodnictwem księdza Pawła Pielki, grupę studentów, która wraz z nami pielgrzymuje. Jest 23 księży, kleryków 14. Jakie hasło tegoroczne wam towarzyszy? W komunii z Bogiem, czyli nawiązanie do tego roku duszpasterskiego. Tematyka konferencji jest też taka. Bardzo chcemy zwrócić uwagę najpierw właśnie na tą wspólnotę, komunię z Bogiem i później komunię z drugim człowiekiem. Anioł stróż pilnuje duszy, by do nieba poszła. Aniele, aniele, niebieski posłańcu. Wyrda Władysław, pielgrzym z parafii świętego Floriana w Sosnowcu. Który raz na pielgrzymce? A, chyba 10, może 12. No tak sobie wymyśliłem, że szkoda tych chłopców, którzy noszą tubę. I bardzo im jest ciężko. Współczułem, bo też nosiłem parę razy. Kiedyś pracowaliśmy przy innej sprawie w parafii i przyszedł ksiądz do mnie z organistą i prosił, może by zrobić wózek na pielgrzymkę. A kolega, który ze mną pracował, powiedział, niech sobie wezmą rower. Ja mówię, Józek, no jak rower wezmą, to będą się przewracać. Którejś nocy się obudziłem i przypomniało mi się. Duch Święty pewnie mi powiedział, rower, niezły pomysł. Trzeba zrobić, ale rower trzykołowy. Tutaj znalazłem gdzieś koła od kolegi, tutaj dokupiłem ramę i tak powoli jest rower, no to wożenia tuby właśnie. Jak kiedyś mówili, że nie chcą nosić, że ciężko, to teraz widzę, że chłopcy już się nawet pkają, żeby pojeździć. Kiedy wchodzicie na Jasną Górę? Tradycyjnie 25, między 12 a 13 musimy wejść na Jasną Górę, ponieważ tuż za nami wchodzi bardzo duża pielgrzymka z diecezji tarnowskiej. To kolejny nasz dzień, który dał dla mnie.